Witajcie drodzy kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć o technologii 5G, ponieważ ta technologia jest nowa, wprowadzana jest w wielu krajach. W pewnym jednym kraju w pobliżu Syrii po prostu jest zabronione stosowanie technologii 5G, ale w krajach europejskich jest oczywiście dozwolona. Z tego względu właśnie robię ten film, że po prostu ta technologia szkodzi na neurony, na mózg ogólnie, zaburzenia pamięci, zaburzenia snu. Ktoś może się budzić w nocy, nie wiadomo z jakiego powodu, a to po prostu jest oddziaływanie pewnych technologii, pewnych promieniowań, pewnego pola elektromagnetycznego, pewnych fal. Niekoniecznie muszą być to fale, które pochodzą od anten 5G, może to być jakiś wojskowy radar, który jest w pobliżu, który powoduje zaburzenia snu, lub jakieś natężenie jakiegoś transformatora, który znajduje się w pobliżu, lub linii wysokiego napięcia. Także drodzy kochani, ta technologia ogólnie według mnie jest szkodliwą technologią. Ona uszkadza trwale mózg, tak jak różne serwowane nam w tej chwili w mediach narkotyki, niektóre są legalne, niektóre nie są legalne, ale typu marihuana, ayahuasca, etc. itd. Dlaczego są serwowane w mediach i reklamowane w mediach społecznościowych właśnie te rzeczy, te narkotyki, te ayahuaski i te marihuany i to wszystko? Drodzy kochani, by wprowadzić w ludziach stany psychodeliczne, żeby nie było koncentracji, żeby nie było czystej krwi, żeby nie było czystego myślenia. To właśnie dlatego jest wprowadzana ta technologia, by po prostu ludzie byli jakby oszołomieni. Nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje. Byli jakby po prostu jednym słowem oszołomieni i nie wiedzieli po prostu, co się wokół nich dzieje. Tak ja to rozumiem. To jest interes w oszołomieniu tych ludzi, po prostu by kontrolować te szare masy ludzkie i powodować u nich jeszcze choroby, do tego jeszcze te choroby odpowiednio są, ludzie muszą kupować lekarstwa, boli ich głowa, mają wymioty, mają jakieś zaburzenia jelitowe. Ja dodam, że silne promieniowanie elektromagnetyczne wpływa również na jelita, nie tylko na głowę, ale również na częste wypróżnianie się, na częste chodzenie do toalety. To właśnie tak działa to promieniowanie, silne promieniowanie elektromagnetyczne. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, chodzimy często do toalety, by załatwić nasze potrzeby, a to po prostu jest działanie tego pola elektromagnetycznego, które jest od 5G, albo to jest pole od innych przyrządów elektronicznych, które powoduje właśnie takie, nie inne zachowania w naszym organizmie. Także jeżeli, drodzy kochani, macie okazję mieć dom na wsi, gdzieś w górach, czy ewentualnie gdzieś w lesie, no to, drodzy kochani, tym lepiej dla Was, dla Waszego zdrowia. A jeżeli chcecie mieszkać w mieście, to musicie liczyć się z tym, że tam będą masy ludzkie coraz bardziej kontrolowane, nie tylko kamerami, które będą umieszczone na każdym kroku w mieście, na każdym przejściu ulic, ale również będziecie kontrolowani w tym sensie, że po prostu Wasze ciało będzie kontrolowane przez fale elektromagnetyczne, które będą oddziaływać na Wasz mózg i na Wasze całe ciało. Jak się przed tym chronić? Ja już mówiłem wcześniej, pewien chłopak reklamował czapkę, która była zrobiona z nitek srebrnych. Bardzo dobre efekty ma ponoć przed ochroną mózgu, przed 5G. Ja polecam kawacze od siebie. Kawacza można ją zdobyć w Indii, we Wrindavan, miasto Wrindavan. Tam można zapytać o kawacze i tam można tę kawaczę uzyskać od braminu. Nie każdy może jechać do Indii, nie każdy ma środki finansowe, by po prostu sobie taką kawaczę sprowadzić, ale może znacie kogoś, kto jeździ często do Indii, to może Wam, drodzy kochani, taką kawaczę po prostu przywieźć i możecie z takiej kawaczy korzystać, by chronić się przed technologią 5G. Wasze ciało, Wasz mózg, ogólnie Wasze ciało, nosząc taką kawaczę, macie po prostu ochronę. Także to chciałbym właśnie dzisiaj Wam przekazać, że to promieniowanie właśnie tak, a nie inaczej wpływa na organizm ludzki, dzięki czemu ludzie również posiadają zaburzenia pamięci. Nie tylko te zaburzenia pamięci są wywoływane przez aspartam, który jest serwowany w tabletkach rozpuszczalnych, jak witamina C, jak inne tabletki, które są rozpuszczalne, tam jest również aspartam, ale również przez promieniowanie właśnie elektromagnetyczne są zaburzenia pamięci, ludzie nie pamiętają, gdzie położyli klucze, czy wzięli klucze, czy trzymają klucze przy sobie od samochodu, czy od domu, czy od sklepu, bo to właśnie jest działanie technologii 5G, które w tej chwili jest wdrażane w całej Europie. Także ja, drodzy kochani, od siebie się żegnam, serdecznie Was pozdrawiam, tutaj z Grenady i do widzenia.